to ważne jest to, żeby wiedzieć, że ADHD ma energię fali. Czy to będzie góra, dół, więc jeśli ja się mocno zepnę i zrobię coś na ostatnią chwilę, ale zrobię, nauczę się, na noc przed sprawdzianem siedzę do trzeciej się nauczę, to mam tyle energii, ale następnego dnia będę miała spokój. I to jest wieczna fala. I też w tej naszej psychoedukacji chodzi o to, żeby nauczyć się funkcjonowania na tej fali, czyli zostanie takim surferem ADHD. Czyli to terapia nie polega na tym, żeby to ustabilizować, tylko to żeby... To się nie da ustabilizować, bo to jest totalnie niezgodne z biologicznym cyklem i funkcjonowaniem. To jest ważne, żeby pamiętać o tym, no, że rodzice oprócz właśnie z tym, z czym mierzą się w domu, no to mierzą się też ze społeczeństwem trochę i z tym, jak to społeczeństwo traktuje i na ile jest świadome, na ile ocenia, na ile potrafi jakoś tak przejść obojętnie i nie patrzeć takim oceniającym wzrokiem, a na ile nie, a na ile coś nawet wręcz skomentuje i powie, nie? Że tam pani dziecka nie umie, tak, albo co pani dziecka nie umie wychować. Tak. Ale innym z mitów jest to, że osoba z ADHD nie potrafi się skupić. No nie, jest ta dysregulacja uwagi i trudno jest jej zdecydować, na czym się skupić, natomiast mamy też coś takiego jak hiperfokus. Czyli jeśli coś mnie interesuje i ja się w coś wkręcę, to ja mogę całego świata nie widzieć. Uwaga, dzieci nie zauważają też wtedy potrzeb fizjologicznych często. Nie. Czyli tego, że chce mi się pić, że jestem głodna. Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się nieco szerzej pojęciem ADHD, czyli tego zdiagnozowanego już u dzieci. Ze mną są moje rozmówczyni Basia Górka, Ewelina Matuła z Centrum Terapii ALMA w Bydgoszczy. Witam Was serdecznie. Cześć, witamy ponownie. Tak, witamy ponownie. W poprzednim odcinku rozmawiałyśmy o tym, jak zdiagnozować ADHD u dzieci, jakie symptomy, objawy mogą nas, rodziców, zaniepokoić. Serdecznie Was na ten odcinek zapraszam. A ten w zasadzie będzie taką troszkę kontynuacją tamtego poprzedniego, ponieważ zaczniemy od momentu, kiedy mamy już zdiagnozowane dziecko. I teraz... W poprzednim odcinku troszkę opowiadałyśmy o tym, jak wygląda sama diagnoza, ale teraz chciałabym troszkę więcej dowiedzieć się od Was na temat samej terapii, bo wspominałyście o tym, jak ważna jest ta psychoedukacja rodziców i teraz chciałabym troszkę więcej na ten temat właśnie się od Was dowiedzieć. Jak wygląda ta psychoedukacja rodziców? Ile to może potrwać? Czy to jest niekończący się proces? Ja myślę, że możemy opowiedzieć o tym, jak u nas ta psychoedukacja wygląda. Mamy właśnie dwie możliwości, taką psychoedukację grupową, gdzie rodzice spotykają się od 6 do 12 osób, w zależności stacjonarnie lub online, z osobą prowadzącą, też z dwoma osobami prowadzącymi i spotykają się wtedy przez 6 tygodni po 2 godziny. I przez te 6 tygodni przechodzimy sobie przez różne zagadnienia, przez różne trudności, które mogą wynikać, ale nie tylko trudności, bo zajmujemy się też trochę tym, żeby to ADHD odczarować, czyli żeby nie patrzeć tylko, że to jest trudność, tylko że to też może jest jakaś supermoc. Te psychoedukacje grupowe w moim odczuciu są bardzo fajne, bo tam rodzice też mogą uzyskać wsparcie od siebie, mogą się spotkać z innymi rodzicami, którzy być może przeżywają podobne sytuacje, jak oni, mogą się podzielić jakimiś swoimi sposobami na radzenie sobie. I często jest tak, że właśnie pojawiają się różne sposoby, i ci rodzice gdzieś tam korzystają, później na kolejnym spotkaniu mówią, spróbowałem, zadziałało, albo to, a to nie dla mnie, nie? Także różnie. Czasami jest tak, że na koniec grupy skrzykują się i dobra, to robimy jakąś grupę na WhatsAppie, będziemy się dalej wspierać, bo ja tych grup już parę przeprowadziłam. I parę takich sytuacji właśnie było, że rodzice, dobra, to szybko wymieniamy się jakimiś tam, nie wiem, mailami, telefonami, to ja spisuję, więc tak się razem organizują, bo czują, jak ważna jest grupa i jak ważne jest też oparcie w innych osobach, jak to jest ważne, żeby też samemu się móc wyregulować. No i to jest właśnie taka jedna opcja. Drugą opcją są treningi indywidualne, gdzie rodzic jeden lub też para rodziców spotyka się z terapeutą i ona może być w różnej ilości, to mogą być 4 spotkania, 8 spotkań, w zależności od potrzeb. Tak. I wtedy gdzieś tam też mamy jakiś program różnych rzeczy, tylko bardziej możemy go sobie jakoś tak dostosowywać
i dopasowywać do danego rodzica, no bo w tej psychoedukacji grupowej ten program jest nieco bardziej sztywny. Wiadomo, że jeżeli pojawiają się jakieś pytania na bieżąco, no to my odpowiadamy, podsyłamy jakieś materiały, jeżeli mamy, czy też, no nie wiem, nieraz rodzice pytają o jakichś specjalistów gdzieś, to staramy się popytać, poszukać. Ale mówię, no główna jest różnica taka, że tam jest jeden lub dwóch rodziców, fajnie jak dwóch, powiedziałabym, że to jest optymalna wersja. I bardziej sobie tam dostosowujemy i przechodzimy też przez różne rzeczy związane z ADHD. I też kiedy rodzice przychodzą do nas i pytają, na co się zapisać, z czego korzystać, to trafiają na takie spotkanie ala kwalifikacyjne. To jest po prostu rozmowa z Eweliną, która ma na celu zbadanie potrzeb, bo ta psychoedukacja w grupie to jest związane z bardziej takimi podstawowymi informacjami ADHD. Natomiast jeżeli rodzice już mają diagnozę od kilku lat, próbowali już wielu rzeczy i potrzebują czegoś bardziej dopasowanego do ich potrzeb, albo powiem więcej, czasami są na tyle zmęczeni, że nie mają w sobie przestrzeni na słuchanie o trudnościach innych rodziców, bo tak się też zdarza, tylko potrzebują pomocy dopasowanej bardzo konkretnie do swojego dziecka, to wtedy te treningi indywidualne są lepszą odpowiedzią. Ja też zawsze, jak robię kwalifikacje, to pytam, jaka jest gotowość też na takie aktywne uczestniczenie i włączanie się w to życie grupy, bo to też jest ważny element. Jeżeli rodzic no, nie ma takiej gotowości, jakoś niezbyt dobrze się czuje w takiej sytuacji, no to wtedy lepiej wybrać taką opcję indywidualną. A z Waszego doświadczenia, jaka jest pierwsza reakcja, jak się rodzice dowiadują o tym, że jego dziecko ma ADHD? Czy to jest strach, niepewność, czy to właśnie jest takie bardziej, dobra, to teraz działamy? To będzie nasza ulubiona odpowiedź. To zależy. Czy tak po psychologicznemu? No bo reakcji, tyle ile osób, tyle reakcji tak naprawdę. I są rodzice, którzy czują ulgę, bo wiedzą po prostu, co się dzieje. Bo jeżeli znamy powód, jakikolwiek on by nie był, to wiemy też, co możemy z tym zrobić i jak sobie poradzić. Niektórzy czują ulgę, niektórzy są zagubieni, nie wiedzą, co zrobić, jak sobie poradzić. Są tacy, którym trudno przychodzi zaakceptowanie tego ze względu na to, że myślą sobie, okej, to jest na całe życie, to co teraz, jak ja mam mu pomóc. Więc reakcji jest bardzo dużo. Niektórzy czują też strach, no bo zaczynamy się zastanawiać, a jak to dziecko sobie poradzi, jak będzie wyglądać jego przyszłość, czy to jakoś mu nie utrudni. Tak, także to będą ale bardzo... Ale wszystkie reakcje są naturalne. Wspomniałaś o tym, że możemy to potraktować jak ADHD jako taką supermoc. Jak najbardziej. To znaczy, że ma dużo takich też dodatnich zalet, tak? Znaczy dodatnich cech. Zdecydowanie. My o naszych pacjentach mówimy, że są herosami chaosu i połączenie tych dwóch słów mówi bardzo wiele, bo ten chaos to jest coś, co często opisuje osoby, dzieci, młodzież z ADHD, a z drugiej strony są herosami, bo potrafią sobie z nim poradzić. Ale ADHD to naprawdę nie są tylko wady czy trudności. Na przykład hiperfokus, czyli takie skupienie się na danej czynności i zapominanie o Bożym świecie, może spowodować, że te osoby, dzieci, młodzież niesamowicie się rozwijają w jakimś kierunku. Bo na przykład zainteresuje mnie, nie wiem, kosmos i ja przeczytam absolutnie wszystko na ten temat. I staję się specjalistą w danej dziedzinie. Dokładnie, ale też jest więcej cech, które będą tutaj pozytywne. Taka energiczność, aktywność, taka też często łatwość do wejścia w jakiś kontakt, taka charyzma wręcz, która się pojawia, taka też większa wrażliwość na emocje innych i takie wyłapywanie tych emocji. Kreatywność, która z kolei prowadzi wiele dzieci czy młodzież i w kierunkach artystycznych, ale to też jest często kreatywność w rozwiązywaniu problemów, bo tu nie chodzi tylko o to, żeby pięknie malować, ale o to, żeby sobie poradzić w jakiejś sytuacji. I to jest też coś bardzo częstego, co słyszę na spotkaniach z osobami z ADHD, a mianowicie to, że w sytuacjach kryzysowych, w których jest mało czasu, nóż na gardle, dzieje się coś i trzeba nagle się spiąć i zadziałać, są niezastąpione. Często osoby neurotypowe czują się zagubione, nie wiedzą co zrobić, a osoby z ADHD czują, że są w swoim żywiole. Jest presja czasu. Jest adrenalina, tak. Jest szybka nagroda. W sztabie kryzysowym mogłyby pracować. To mogę powiedzieć jako ciekawostkę, co prawda dotyczy osoby dorosłej, ale pracowałam kiedyś z panią anestezjolog,
która w czasie pandemii była wysyłana do tych najtrudniejszych sytuacji, dlatego że jak zabrakło rurek do respiratorów, to ona potrafiła je z czegoś zmontować i zorganizować. Oczywiście kwestia tego, jaki koszt płaci się za takie intensywne życie, to jest inna sprawa. Natomiast ta kreatywność, to nieszablonowe myślenie, w ogóle widzenie wielu wątków, to jest niesamowite. No i właśnie, jaką cenę się płaci za tą energię taką? Przemęczenie zazwyczaj, dokładnie, które może prowadzić też do depresji. Ale to przemęczenie wychodzi po kilku dniach, tygodniach? W jakiej częstotliwości? Też różnie, bo niektórzy są w stanie tak przetrwać jakiś dłuższy czas i dopiero po dłuższym czasie przychodzi jakaś depresja, jakieś wypalenie, jakieś też problemy nawet zdrowotne takie, ze zdrowiem somatycznym, bo przez lata ten organizm funkcjonował po prostu w takim trybie ciągłej gotowości i ciągłej takiej walki o przetrwanie. U niektórych to będzie szybciej. No, osoby z ADHD też mogą mieć trudność z odpoczywaniem i z wydzielaniem sobie takiego czasu na ten odpoczynek, ale też z taką umiejętnością, że to nie tylko położę się i będę odpoczywać, tylko wyciszenia tego organizmu. Bo to nie, odpoczynek w ogóle można rozumieć bardzo szeroko. Jasne, mogę się położyć na kanapie i odpoczywać, ale mogę iść na rower. Mogę odpoczywać aktywnie, pieląc grządki w ogródku. Tylko pytanie, co się dzieje z głową? Co z myślami? Bo jeśli one cały czas się pojawiają w takim natłoku, to ja nie odpocznę. Ale też wracając do Twojego pytania o skutki takiego napięcia czy wytężonego działania, to ważne jest to, żeby wiedzieć, że ADHD ma energię fali. Czyli to będzie góra, dół, góra, dół. Więc jeśli ja się mocno zepnę i zrobię coś na ostatnią chwilę, ale zrobię, nauczę się, na noc przed sprawdzianem siedzę do trzeciej się nauczę, to mam tyle energii, ale następnego dnia będę miała spać. I to jest wieczna fala. I też w tej naszej psychoedukacji chodzi o to, żeby nauczyć się funkcjonowania na tej fali, czyli zostanie takim surferem ADHD. Okej, czyli to terapia nie polega na tym, żeby to ustabilizować, tylko tego żeby... się nie da ustabilizować, bo to jest totalnie niezgodne z biologicznym cyklem i funkcjonowaniem to jest tych osób. To na zasadzie muszę, bo się uduszę. I tyle. Nie, że to jest przymus wręcz. To nie jest, że to jest mój wybór i ja mogę jakoś to robić. Nie, że na przykład no, mam potrzeby nadruchliwości, to ja czuję przymus. Wręcz jeżeli ja nie mogę tego zrobić, to ja czuję takie napięcie, które mnie rozsadza. No. I chodzi o to, żeby się siebie nauczyć. To znaczy, żeby wiedzieć, poznać siebie od środka i również jeśli chodzi o dzieci, czyli jeśli ja czuję, że mi się robi gorąco, to ja na przykład wychodzę z pokoju, żeby się nie zdenerwować, bo tego się nie da zmienić. To właśnie rzecz w tym, żeby wiedzieć, co się ze mną dzieje, jak ja mogę zareagować, jak to wykorzystać i też jak zapobiegać skutkom. My na przykład też z rodzicami robimy takie ćwiczenie i trochę mówimy o tym, jakie mogą być sygnały przed jakimś wybuchem złości, jak rozpoznawać nadchodzący wybuch złości, no bo jeżeli to nadchodzi, to ja jeszcze jestem w stanie zareagować, jestem w stanie coś zrobić, przekierować uwagę, jakoś zadbać być może o wyciszenie tego dziecka, uspokojenie, zadbać o jego potrzeby, a jak ja tego nie dostrzegam, to funkcjonuję w takich ciągłych wybuchach złości. Wiadomo, że one są dla mnie jako rodzica też trudne, bo rodzic też bardzo dużo przeżywa i myślę, że to też ważne, żeby pamiętać, że no, to dziecko przeżywa, ale ten rodzic jak mierzy się z tymi wybuchami złości, no to też ma w sobie różne emocje, też może mieć różne myśli na temat, nie wiem, tego jak sobie radzi z wychowaniem, albo że właśnie sobie nie radzi. Ale też ma też swoje emocje, które... Dokładnie, tak, nie? Że też się mogą pojawiać jakaś złość i taka próba, że ja teraz tej złości nie chcę pokazać i że też jest bardzo obciążające, więc ważne jest, żeby nauczyć się wychwytywać te takie symptomy, czy to właśnie w ciele, jakieś, nie wiem, zmianie gestów, jakiejś dużej takiej gadatliwości, czy jakiejś przepychance słownej, czy jakimś zaciskaniu pięści, no bo wtedy ja jeszcze mogę coś zrobić. Jak ja już mam wybuch złości, to ja muszę go przetrwać. Tak, tym bardziej, że ten wybuch może się zdarzyć nie tylko w domu, w zaciszu domowym, ale wyobraź sobie, że wychodzisz z dzieckiem i musisz, bo się spóźnisz, a tutaj jest nagle jakaś akcja, albo to się dzieje publicznie, w sklepie. Wiesz, w kościele, na podłogę, w kinie. I to jest też taki stres, co pomyślą o mnie inni. Jestem złą matką, nie potrafię zapanować nad moim dzieckiem. Ludzie to komentują, zwracają uwagę, więc to też jest olbrzymi stres dla takiego rodzica. Ja myślę, że też jest ważne, żeby pamiętać o tym, no, że rodzice oprócz właśnie z tym, z czym mierzą się w domu, no to mierzą się też ze społeczeństwem trochę i z tym, jak to społeczeństwo traktuje i na ile jest świadome, na ile ocenia.
na ile potrafi jakoś tak przejść obojętnie i no nie wiem, nie patrzeć takim oceniającym wzrokiem, a na ile nie, a na ile coś nawet wręcz skomentuje i powie, nie? Że tam pani dziecka nie umie, tak, albo co, pani dziecka nie umie wychować? Ta. Zamiast zapytać, hej, wszystko okej, okay, mogę jakoś pomóc? No to jest ten oceniający komentarz. Czyli to społeczeństwo jeszcze dużą pracę musi wykonać. Tak, musimy jako społeczeństwo. Tak, i myślę, że nie tylko w kwestii ADHD, tylko w ogóle tolerancji i świadomości różnych rzeczy. Ale wiesz, a propos akceptacji, czasami zdarzają się sytuacje, w której jedno z rodziców nie przyjmuje wiadomości, że dziecko ma ADHD. Albo nie wyraża zgody na leczenie, czy to farmakologiczne, czy na terapię. Albo tak sobie myślę, że też duży problem może być z dziadkami, prawda? Że oni w ogóle pewnie, tutaj to jest w ogóle jakaś przepaść. Miałam kiedyś taką pacjentkę dorosłą, mniej więcej w naszym wieku, która miała też synów z ADHD i oczywiście w konsekwencji tego doszła do wniosku, że ona też ma, zdiagnozowała się i ona bała się powiedzieć swoim teściom o tym, bała się tego, że zostanie osądzona. No bo nie, no przecież jesteś leniwa, jesteś taka, śmaka, owaka, no ale jak ADHD, to jest niezła wymówka. Chciałam dopytać, jakie właśnie wśród społeczeństwa naszego krążą mity na temat ADHD? Bo pewnie jest ich trochę. Troszkę napomknęłyśmy w poprzednim odcinku, ale gdybyście mogły przybliżyć. O tym chłopcu rozbieganym już może nie będziemy opowiadać, bo faktycznie rozwinęłyśmy ten temat. Ale innym z mitów jest to, że osoba z ADHD nie potrafi się skupić. No nie. Jest ta dysregulacja uwagi i trudno jest jej zdecydować, na czym się skupić. Natomiast mamy też coś takiego jak hiperfokus. Czyli jeśli coś mnie interesuje i ja się w coś wkręcę, to ja mogę całego świata nie widzieć. Uwaga, dzieci nie zauważają też wtedy potrzeb fizjologicznych często. Nie. Czyli tego, że chce mi się pić, że jestem głodna. Z toaletą bywa różnie, bo po prostu nie kontrolują tego, nie czują, czyli zapominają o całym świecie. No więc nie jest prawdą, że w ogóle nie potrafią się skupić. Tak samo jak potrafią się skupić jakieś coś nowe, ciekawe, dające jakąś szybką nagrodę, to wtedy się bardzo potrafią zmobilizować i skupić. Więc to jest dysregulacja uwagi, a nie brak uwagi, który jakoś takim może być mitem. Ale na takich jakby zadaniach dnia codziennego też są w stanie się skupić tak fokusowo? Jeżeli dobrze to rozegramy jako rodzice, to są, jeżeli właśnie wzbudzimy jakąś ciekawość, jakaś nagroda. I to nie musi być nagroda, że nie wiem, kupujemy dziecku nie wiadomo coś. Nagrodą może być wspólny czas, jakaś zabawa, jakaś naklejka, coś drobnego. Plus zadanie można też przedstawić w formie zabawy, tak? Czyli trochę to zaaranżować, pomodelować tym. Tak samo na przykład w sklepie, nie? No, możemy się denerwować, że dziecko się tutaj frustruje i nudzi, a możemy zrobić wyzwanie, kto pierwszy znajdzie mleko jakieś tam dane, czy jakąś tam, nie wiem, przyprawę. Tak, zadanie ma w miejscu zakupu, ty dzisiaj jesteś szefem i sprawdzasz, czy mamy wszystko w koszyku, tak? Więc to jest też taka kreatywność. Czy musi być nadkreatywny rodzic? Możliwe, że też ma ADHD, więc pamiętaj, że może mieć kreatywność. W naturze. Ale to myślę, że to jest też kwestia podejścia w dużej mierze. Jak to dziecko też zainteresować i pamiętać o tym, nie oczekiwać też, że ono będzie w stanie się przez godzinę na czymś skupić, tak? Czyli dopasować oczekiwania do możliwości. Dzielić na przykład podczas nauki materiał na małe partie, robić przerwy. Tak. I to takie przerwy, no nie na telefon, tylko bardziej... Który może wciągnąć tak, na TikToku na... Tak, tylko bardziej, żeby nie wiem, otworzyć okno trochę, się dotlenić, pójść, nie wiem, nalać sobie wody, zrobić młodszych dzieci ileś pajacyków, czyli taka aktywna przerwa, która trochę pozwoli nie skupiać tej uwagi, trochę odpocząć, ale też zapewnić te inne potrzeby, czyli na przykład potrzeba jakiegoś ruchu. Także to jest ważne i młodszych dzieci to właśnie rodzic ten materiał jakoś tam musi dzielić. To też można uatrakcyjnić, można mieć różnego rodzaju klepsydry, jakieś tam timery, po to, żeby to dziecko jakoś też to widziało. W poprzednim odcinku wspomniałyście o tym, że z wiekiem ADHD jakby te objawy troszkę maleją. Jeśli my szybko dosyć zdiagnozujemy u dziecka ADHD, to znaczy, że to ADHD w przyszłości może całkowicie zniknąć, czy nie? Nie. To jest zaburzenie neurorozwojowe, więc jakby... Zapisane w genach. Ale też w różnicach mózgu. Jak ważna jest w takim razie ta szybka diagnoza? Niesamowicie, bo im szybciej się dowiesz, że coś jest z tobą nie tak, tym szybciej uczysz się
sobie radzić. I zobacz, rozmawiałyśmy poprzednio chociażby o używkach i o uzależnieniach. Osoby z ADHD bardzo często się uzależniają od różnych rzeczy. To może być alkohol, narkotyki, seks, hazard, jedzenie. Szukają dopaminy, próbują się regulować w ten sposób. I jeśli Ty wiesz, że Twoje dziecko ma ADHD, jesteś w stanie wcześniej dostarczyć mu to, czego potrzebuje, tak żeby na przykład się nie uzależniło, nie wpadło w jakieś sytuacje. Czy na przykład bardzo wiele osób nie kończy studiów, bo nie jest w stanie przejść etapu napisania pracy magisterskiej, licencjackiej czy inżynierskiej. Więc wiedząc też, wcześniej, jesteś w stanie mu pomóc i zapobiec. Też właśnie działając wcześniej, mamy możliwość uniknięcia pewnych powikłań, no nie tylko w kontekście właśnie uzależnień, ale jakichś zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, jakichś zaburzeń odżywiania. Bo ja się przyznam, że no, więcej jest tych osób, które jakoś mają problem z objadaniem się, ale ja w swojej pracy zawodowej spotkałam się z pacjentkami z anoreksją, które też mają, tutaj ta pacjentka, o której myślę, no to ADD, więc to też jakoś te zaburzenia odżywiania mogą być różne. No, może się pojawić właśnie w konsekwencji objadania się otyłość, która będzie miała też tutaj powikłania somatyczne. I no, jeżeli my działamy wcześniej, wiemy wcześniej, dostosowujemy techniki pracy, strategie działań do danej osoby, to my możemy wielu trudnym sytuacjom zapobiec. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Też dorośli, których diagnozujemy, doświadczają ogromnego cierpienia w związku z tym, że to ADHD przez lata nie zostało zaopiekowane. Więc możemy też zapobiec po prostu cierpieniu, a myślę, że to jest coś, na czym rodzicom najbardziej na świecie zależy. Chciałam jeszcze dopytać o relacje rówieśnicze. Czy one są w jakiś sposób, mogą się różnić od powiedzmy zdrowych dzieci, nie ADHD? Mogą, mogą. I też bym powiedziała, że tutaj to będzie różnie w zależności od wieku. U młodszych dzieci, no to właśnie może być taka większa konfliktowość, wchodzenie w jakieś bójki, w jakieś takie przezywanie się, docinki słowne. No bo jeżeli, tak, jeżeli mamy tą większą impulsywność, no to mówię, to dziecko najpierw robi, potem myśli, nie myśli o tych konsekwencjach, jak robi. Więc gdzieś tam, jeżeli właśnie tu dokuczy, tutaj się pobije, no to rówieśnicy nie chcą się z nim jakoś bawić. Też czasami rodzice mówią, nie baw się z tym, bo on tam jest niegrzeczny. U starszych dzieci może być trochę inaczej i to też bym powiedziała, że różne mamy przypadki, bo część osób z ADHD może mieć taką łatwość wejścia i poznania ludzi, ale trudność z utrzymaniem tego kontaktu, z odpisywaniem na wiadomości regularnie. Bo nie pamięta. Bo nie pamięta, bo odczytał, ale się czymś innym zajął. Taka niesłowność też. Tak, też jeszcze bym dodała, że część osób z ADHD, też z uwagi właśnie na wrażliwość na odrzucenie, może mieć taką potrzebę takiej jednej bardzo bliskiej osoby. I przeżywać, jeżeli ta osoba jakoś tam z innymi się trzyma, rozmawia, to już jako odrzucenie. Więc to tak no, wpływa i wpływa właśnie w różnoraki sposób. A też często tym dzieciom się dokucza. Bo z jednej strony one mogą być dokuczającymi, ale mogą być tymi wykluczanymi z grupy rówieśniczej. I ta trudność w utrzymaniu relacji, w ogóle pamiętanie na przykład o urodzinach. Tak. To już jest o tym, żeby się nie spóźnić na spotkanie. Tak. Wiesz, jeżeli ktoś, kogo uważasz za przyjaciela, zapomni o Twoich urodzinach, to możesz sobie pomyśleć, jestem dla niego nieważna. A to wcale nie jest tak. Więc to my jako dorośli jesteśmy sobie w stanie o tym porozmawiać na spokojnie, chociaż też nie zawsze. Ale te cechy, o których powiedziałyście, to bardziej mi pasują jednak do chłopców. A co z dziewczynkami? Jak dziewczynki budują relacje? Bo powiedziałyście też, że one się świetnie maskują. Tak, ale ze względu na swoją dużą wrażliwość, dużą emocjonalność, bardzo intensywnie reagują na to, co się dzieje. Częściej się zamykają, częściej chorują na depresję, izolują się też. No, też właśnie wchodzą w te takie diadyczne bardzo relacje, czyli że jakaś jedna przyjaciółka, jakiej nie ma, to już nie mam z kim rozmawiać, nie? Przyjaciółka jest chora, a ja jestem sam jak palec i tydzień siedzę na korytarzu sam, siedzę w ławkach sama. Czy może jeszcze jakieś mity przychodzą Wam do głowy? Coś, o czym mogłybyśmy opowiedzieć? Ja bym powiedziała i odniosła się trochę do tego, co się pojawiło w tym naszym pierwszym odcinku, czyli do tego, jak mówiłaś, że od 3 do 8% dzieci cierpi na ADHD, że to jest mocno niedoszacowane. 3% to na pewno nie, bardziej 10%.
A patrząc na dane, no, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, no to jeszcze co innego nam te dane pokazują. No, jednak my jesteśmy trochę wstecz w stosunku do tego, jak tam diagnozują. Więc tu bym się odniosła, że mitem jest to, że tak mało. Na ile procent dzieci, pomimo tego, że wydaje nam się, że coś jest nie tak, trafia jednak do tej diagnozy, prawda? Na tą diagnozę. Tym bardziej, że wspominałyście o tym, że one nie są refundowane, diagnozy. Czy diagnozę można zrobić w ramach poradni zdrowia psychicznego, czy nieraz robi się na oddziałach psychiatrycznych, no ale powiedzmy sobie, że raz, że nie wszystkie dzieci tam trafią, dwa, że termin oczekiwania do specjalisty zwala z nóg, dokładnie, że to jest długi czas oczekiwania, a trudno jest już tu i teraz. Kolejna jest sprawa, że no każdy ze specjalistów ma jakąś działkę, którą się zajmuje i można trafić tak do takiego specjalisty, który no w tym temacie ADHD kolokwialnie mówiąc nie siedzi, więc też to może być jakaś trudność. To, co myślę, że jest ważne, że o ile taką diagnozę możemy zrobić, tak takie programy psychoedukacji, czy dla nastolatków, dla starszych dzieci, czy dla rodziców, no nie istnieją w tym systemie. No niestety. I to jest też tak, że my się staramy odpowiadać na potrzeby zgłaszane nam przez pacjentów i piszemy te programy, przygotowujemy, modyfikujemy, zmieniamy, udoskonalamy w kontekście tego, co słyszymy od naszych pacjentów. Bo potrzeby są ogromne. Chciałoby się czy nie, to dostajemy tak duży feedback, ale też dużo informacji o tym, że one niosą ulgę. I słowo ulga to jest coś, co się najczęściej pojawia na ustach pacjentów, którzy już skorzystali z pomocy. To ja Wam bardzo dziękuję nie tylko za tą rozmowę, ale w ogóle za pracę, jaką wykonujecie, bo usłyszeć od pacjenta, że Wasza praca przynosi komuś ulgę, to jest chyba niesamowita rzecz, prawda? To jest taki moment w naszej pracy, ja też pracuję z pacjentami, kiedy zazwyczaj jest łaska w oku, kiedy kończymy proces psychoedukacji i jest duże wzruszenie i ogromna wdzięczność, że mogę robić to, co robię, że mam pracę, którą kocham, która ma swoją misję i daje mi przeogromną satysfakcję. Tak, ja myślę, że też właśnie te momenty, jak spotykamy się na tej psychoedukacji ze spotkania na spotkanie i słyszymy, zacząłem to sprawdzać, to mi działa, faktycznie to jakoś zmienia to moje funkcjonowanie, to właśnie też są takie momenty, że tak sobie człowiek myśli, że ja wiem, po co to robię. Tak, i bywają też takie momenty, wiesz, kiedy ja się zastanawiam na początku, czy ja jestem w stanie tej osobie pomóc. Już w kontekście dorosłych, myślę, którzy wypracowali ileś strategii, nie mają 20 lat, są bardzo sceptyczni często. Okej, zapisują się, ale wiesz, oni szukali już pomocy w tylu różnych miejscach i to nie pomogło. I czemu ma to teraz pomóc? I zazwyczaj, przynajmniej ja mam takie doświadczenie w okolicach 4, 5, 6 spotkania, następuje jakiś przełom. I to jest taka radość obserwować te zmiany i tą poprawę komfortu życia, że no, ja kocham swoją pracę i mówię to absolutnie szczerze. A ja Was serdecznie zapraszam również tutaj do odwiedzenia strony internetowej Centrum Terapii ALMA. Wszelkie linki dostępne są w opisie do filmu. No i oczywiście zgłębienia tematu, prawda? Bo to jest jakby świadomość, to jest rzecz najważniejsza. Ten pierwszy krok w ogóle ku lepszemu funkcjonowaniu w życiu to jest no, ten dobry moment. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy za zaproszenie. Oczywiście Wam dziękuję za Waszą uwagę. Zachęcam do polajkowania odcinka, puszczenia go dalej w świat, aby poszedł do większej liczby naszych odbiorców. Zapraszam do subskrypcji kanału, będziemy wtedy na bieżąco i zachęcam oczywiście do obejrzenia kolejnych odcinków. Do zobaczenia wkrótce.